Chwała Bogu. Moi drodzy, zostałem poproszony o podzielenie się świadectwem mojego nawrócenia. Pierwszy raz o Bogu, tak szczerze o Bogu, usłyszałem w 2002 roku, a nawróciłem się, narodziłem się na nowo w 2016 roku. Także ten okres, kiedy Bóg nade mną pracował, jest bardzo długi i nie sposób jest wszystko dokładnie opowiedzieć, ale skupię się na tych najważniejszych punktach, które miały wpływ na to, że postanowiłem pójść za Jezusem. Bo dzień, w którym narodziłem się na nowo, to był dzień, w którym postanowiłem pójść za Jezusem. A o Jezusie usłyszałem już w 2002 roku od człowieka ewangelicznie wierzącego, który na stacji PKP, gdzie czekałem na pociąg, mu krzyczał nawet, można byłoby tak powiedzieć, na dwie młode dziewczyny, które gdzieś wychodziły z dworca, za nimi, że pójdą do piekła. Takie pierwsze słowa usłyszałem, że te dziewczyny... Ten człowiek mówił, że pójdą do piekła, zginą w jeziorze ognistym, gorącym siarką. Pomyślałem sobie, że wariata trafiłem na drodze swojego życia. Nie pierwszy, pewnie nie ostatni. Ale ten człowiek, on faktycznie był trochę porywczy gdzieś. Później się dowiedziałem, że w zborze go troszeczkę trzeba było dyscyplinować, że zbyt porywczo głosił Ewangelię. Ale te słowa mnie dotknęły. Ten człowiek wsiadł ze mną do pociągu, usiadł naprzeciwko mnie i zaczął już normalnie mówić. Zaczął mówić o Bogu. Zaczął mówić o Bogu tak, jak jeszcze mi nikt nigdy nie mówił. Mówił po prostu normalnie o Bogu. I pamiętam, że powiedział takie słowa i one mnie przekonały do tego, że coś w tym jest, co ten człowiek mówi. Że mówi, gdyby zapytać się tych wszystkich ludzi dookoła nas w pociągu, czy wierzą w Boga, odpowiedzieliby, że wierzą. Ale kiedy zaczniemy mówić ludziom o Bogu, będziemy chcieli rozmawiać o Bogu, to albo zrobią z nas wariata, wyśmieją, albo w ogóle nie podejmą tematu. I to było coś, co mnie faktycznie urzekło, bo pomyślałem sobie, faktycznie tak jest. To, co ten człowiek mówi, to jest prawdą, ja też tak myślę. I kiedy nasze drogi się rozeszły na stacji, bo już jechałem, co ciekawe, do tej samej miejscowości, to zapamiętałem z tej naszej podróży, z tej naszej półgodzinnej rozmowy, może ciut więcej, żeby czytać Biblię. Żeby czytać Biblię i modlić się do Boga o jej zrozumienie. I nasze drogi się rozeszły i zapamiętałem te słowa i po jakimś czasie wszedłem w posiadanie Nowego Testamentu i zacząłem czytać i modlić się. I czytałem tam o Jezusie, czytałem cztery Ewangelie, bo nie rozumiałem ani listów, ani nic więcej. Czytałem i modliłem się tak jak potrafiłem. A że w życiu nie było w tamtym okresie, że tak powiem, kolorowo, było ciężko. Było ciężko z tego względu, że nie byłem dumny, delikatnie mówiąc, z mojego rodzinnego domu. Mogłem sobie robić, co chciałem i to robiłem. Dzięki Bogu nie miałem za dużo pieniędzy, żeby mieć wszystko to, co chcę, a żeby sobie umilić, pokolorować kawalerskie życie, jak ja to nazywam. Żyłem sobie bardzo wolno, robiłem, co chciałem. Ale to życie przestało mi się podobać. Ono było nie to, że faktycznie tak chciałem, ja po prostu nie miałem pomysłu na inne życie. Nie wiedziałem, co robić. Nikt nigdy mną tak naprawdę nie pokierował. Skończyłem szkołę średnią, w której sobie przebalowałem, że tak powiem, całą szkołę średnią. Albo grałem w piłkę, jak byłem młodszy, a jak już wpuszczali do klubów nocnych, to robiłem to, co się tam robi. I tak się toczyło moje życie. I w pewnym momencie ja już nie chciałem tak żyć, ale nie miałem pomysłu, nie wiedziałem, co robić, jak z tego wyjść. To był okres, gdzie nie było tak pracy dużo, jak jest teraz. Nie było możliwości wyjechania za granicę i ja się modliłem. I jak czytałem w tym Nowym Testamencie, że modlić się do Boga i prosić Go w imieniu Jezusa Chrystusa, jak czytałem, tak robiłem i prosiłem Boga przez bardzo długo, żeby On mi pomógł. To jest to wszystko, co dzisiajśmy czytali. Ja dzisiaj potrafię to nazywać. Tak jak się to powinno nazywać, wołałem do Boga, prosiłem Go o pomoc, żeby On wybawił mnie z tego mojego ziemskiego piekła, w którym ja się znalazłem i nie potrafiłem sam z niego wyjść. I był taki moment, taki jeden dzień też w moim życiu, to było w 2007 roku, po pięciu latach czytania
niecodziennego czytania Słowa Bożego, ale wtedy, kiedy człowiek mógł, kiedy chciał i modlenia się, szczerego wołania do Boga. Powiem wam, że bardzo szczerze się w tamtym okresie modliłem. To było takie wołanie, Panie, pomóż mi. Nawet nie wiem, czy używałem słowa Panie, ale Jezu, pomóż mi. Pomóż mi, Ojcze, proszę Cię, bo ja sam nie wiem co. I w tym jednym dniu, w 2007 roku, pamiętam, że to towarzystwo, w którym ja wtedy żyłem, funkcjonowałem, towarzystwo kolegów spod bloku, taka rodzina, można by było wtedy powiedzieć. Czas, wszystko się robiło razem od wieczora, od ranka do wieczora. Nie było żony, nie było dzieci, nie było pracy, to wiadomo, co się robi. Wstyd mi dzisiaj nawet byłoby mówić to, co się robiło, bo to nie to trzeba wywyższać, nie na tym się skupiać. To było grzeszne życie. I w jednego dnia to towarzystwo, w którym byłem, ono mnie od siebie odrzuciło samo. Bo ktoś niby przyszedł, powiedział, że ja na nich nagadałem jakichś głupot, które nigdy faktycznie nie miały miejsca. I oni mnie odrzucili od siebie. To było niesamowite. Ja wtedy nie widziałem, co się stało. Ja wtedy myślałem, że mi się świat zawalił, ale wtedy to mi się świat dopiero zaczął budować. I tego samego dnia wieczorem poznałem, związałem się z kobietą, która dziś jest moją żoną. Myśmy się poznali i zaczęliśmy flirtować. Jak to się mówi, no, moją dziewczyną była. Ja chłopakiem, tak jeszcze, bośmy sobie. Także i rano środowisko, w którym żyłem, mnie odrzuciło. Wieczorem Bóg dał mi nową kobietę. Dzisiaj jest ona moją żoną. I my żeśmy szybko się pobrali, wzięliśmy ślub. Pan Bóg dał mi pracę, dał mi dom i dał mi żonę. Wiecie co, to się wszystko... W rok już mieliśmy dzieci, no szybko nam poszło. Po roku byliśmy już małżeństwem. Mieliśmy dzieci, mieliśmy już gdzie mieszkać. Miałem pracę, w której po dziś dzień pracuję i bardzo dobrze się w niej czuję. Dziękuję Bogu za to, że dał mi to wszystko, o co Go przez 5 lat prosiłem. On wysłuchał moich modlitw. On dał mi wszystko, ale kiedy już mi dał to, o co Go prosiłem, a nawet więcej mi dał. Bo jak sobie marzyłem o tym, jakbym chciał, żeby moje życie wyglądało i tak jak później Bóg to sprawił, to ponad to. To, co zrobił, to wybiegło ponad moje marzenia. Ale zacząłem się oddalać od Boga. Coraz rzadziej się modliłem, coraz rzadziej sięgałem do Biblii, do Słowa Bożego. I tak sobie żyłem takim fajnym, radosnym życiem. Był też taki moment, że chciałem się przyłączyć gdzieś do kościoła. Myślałem, że powinienem pójść do Świadków Jehowy, bo co to może być inny kościół? Albo jest Kościół katolicki, albo jest Świadków i ja tak myślałem, ale odrzuciłem tamtą religię. Bóg mi nie pozwolił tam pójść. Nawet kiedy chciałem tam pójść, Bóg przeprowadził mnie obok tego kościoła, obok tych ludzi, nie pozwolił mi pójść. Kiedyś byłem na spotkaniu społeczności ewangelickiej, tam też było inaczej i też kiedyś sobie tak pomyślałem, że ja będę żył po swojemu. Wierzę w Boga, ja myślałem, że jestem człowiekiem wierzącym, co czytam. Ja myślałem, że jestem człowiekiem zbawionym. A to tak nie do końca było, że jak ja rozumowałem głową, że jestem zbawiony. Nigdy nie postanowiłem oddać swojego życia Jezusowi na tamtym etapie mojego życia. I zacząłem oddalać się od Boga. Zacząłem żyć dobrym, takim, można było powiedzieć, porządnym życiem. Praca, dom, rodzina, wszystko fajnie jest. Ale wiedziałem, że ja się wstydzę przyznać przed ludźmi już do Boga. Ja się wstydziłem mówić o Jezusie. Ja wstydziłem się mówić, kto mi pomógł, w co ja wierzę, jeżeli chodzi o rozum jeszcze na tej płaszczyźnie. Wstydziłem mówić się o Jezusie. Najprościej mówiąc, wstydziłem się mówić o Bogu. A wiedziałem, że Bóg istnieje. Wiedziałem później, że Kościół jest, bo jeden z tych moich kolegów z tej grupy, z której zostałem odrzucony, on poszedł w głęboki alkoholizm i człowiek ewangelicznie wierzący mu pomógł. Wysłał go do chrześcijańskiego ośrodka odwykowego, później został wysłany dalej i kiedy go zacząłem po paru latach, ja widziałem, że on jest nowym człowiekiem, wolnym od alkoholu i on mi opowiadał, kto mu pomógł. Ja wiedziałem, że to byli ewangeliczni ludzie. To był Kościół Ewangeliczny Chrześcijan, to był Kościół Zielonoświątkowy. Z kilku kościołów ludzie mu pomogli. Ja wiedziałem, że Bóg prawdziwy jest, istnieje, ale mi żyło się tak dobrze, tak wygodnie, że już nic nie chciałem mieszać w tym moim życiu, ja już nie chciałem dodawać, że tam w środowisku swoim mówić o Bogu. Nawet w domu swoim, żona wiedziała, że czasami mówię o Bogu, sięgnę do Słowa Bożego, ale nigdy
nie reagowała na to zbyt dobrze, że ja chcę się zbliżyć do Boga. I ja byłem tego świadomy, że kiedy chciałbym pójść do kościoła, chodzić do kościoła, przyznać się do Boga, to w domu będzie to bardzo źle odebrane i mogę stracić to wszystko, o co się modliłem tyle czasu. Mogę stracić swoje, w cudzysłowie, dobre imię w pracy, w środowisku, no bo kto mówi tak oficjalnie o Bogu? I miałem taki strach, ja byłem tchórzem. A Słowo Boże mnie przekonywało, że kto się zaprze mnie, kto się zawstydzi mnie przed ludźmi, tego ja się zaprę przed ludźmi. I to mi nie dawało spokoju. Nie miałem wewnętrznego spokoju i ja wiedziałem, że coś jest ze mną nie do końca tak i nie miałem stuprocentowej pewności, że jestem człowiekiem zbawionym, aczkolwiek tak myślałem. I w 2016 roku, w 2008 się pobrałem swoją żoną, założyliśmy rodzinę od 2009 roku, żeśmy cały rok przeżyli razem. I dopiero w 2016 roku przyznano nam kredyt na mieszkanie. Mieliśmy już swoje mieszkanie. O tym, o czym zawsześmy marzyli, mieć kredyt, super, nie? Ale no, tak się losy potoczyły. I ja pamiętam ten dzień, kiedy postanowiłem pójść się pomodlić na łono przyrody i zacząłem dziękować Bogu za to wszystko, co mi dał. Tak szczerze dziękować. Nie związany żadną religią, żadną nauką. Z serca dziękowałem Bogu za to wszystko, co mam. Bóg cudownie mi zaczął pokazywać od moich najmłodszych lat, jak mnie przeprowadził, że jak wiele niebezpieczeństw na mnie w życiu czyhało. Ze wszystkiego mnie wyrywał, przeprowadził, dał mi więcej niż prosiłem. I teraz dał mi jeszcze mieszkanie. Mówię, Jezu, przyjacielu, jak ja Ci dziękuję. I wiecie co? I wtedy to jest łaska Boża, kiedy człowiek może zobaczyć siebie. Duch Święty pokazał mi siebie. I zapytałem się, ale co ja Tobie dałem, Jezu? Często nazywałem Jezusa swoim przyjacielem, a przyjaźń to jest relacja obustronna. To nie jest przyjaźń, jak jeden korzysta tylko z dobroci drugiego. Co ja Tobie, Jezu, dałem? To było moje takie zawołanie. Zobaczyłem wielkość Jezusa Chrystusa, Jego miłość, Jego dobroć w stosunku do mnie i moją nędzę. To, że ja się Go wstydzę. Wstydzę się Tego, który dał mi wszystko, co mam. I zapytałem się wtedy, po prostu się zapytałem, Panie Jezu, ale co ja Ci mogę dać? Jestem bankrut. Duchowo jestem, co ja Ci mogę dać, jak ja tylko się w Ciebie wstydzę? I wtedy pierwszy raz usłyszałem prawdziwy, wewnętrzny głos Ducha Świętego. Idź do kościoła, idź do zboru. Ja wiedziałem, o co chodzi. Że to nie idź sobie, zobacz, jak śpiewają, jak się modlą, jak tam jest, tylko przestań się mnie wstydzić, zacznij chodzić do kościoła, zacznij mówić o mnie. Ja zapragnąłem w tego dnia służyć Jezusowi Chrystusowi. W momencie, kiedy ja kończyłem modlitwę, to ja postanowiłem, że ja będę teraz służył Jezusowi Chrystusowi. Że teraz nie będzie ważne to, co ja chcę, ale teraz się role odmieniają, Panie. Teraz jest ważne to, co Ty chcesz i to uczyń w moim życiu. Ja chcę Tobie służyć, taki, jaki jestem. W tym momencie wstaję, idę do kościoła, przyłączam się do tej społeczności i nie interesuje mnie to, czy się żona ze mną rozwiedzie, czy w pracy mnie, nie interesują mnie to, jakie koszta trzeba będzie za to ponieść. Idę za Jezusem. Wstałem i poszedłem do lokalnej społeczności, do kościoła. I to był dzień, w którym ja się narodziłem na nowo. A wiem o tym, że się narodziłem na nowo, bo Duch Święty we mnie zamieszkał. Mam nowe oczy, nowy język, nowe uszy. To, co mnie pociągało kiedyś, mnie dzisiaj w ogóle nie pociąga, a wręcz się brzydzę tym. A to, co kiedyś mi śmieszyło, tym się raduję, tym się karmię, tym się poję. To Bóg dokonał tego we mnie, a nie ja. W momencie, kiedy postanowiłem pójść za Nim i stać się Jego sługą. Ja nie muszę stać się sługą, bo ja w tym jestem wolny. Ja teraz pragnę. Pragnę ludziom mówić o Jezusie Chrystusie. Pragnę czytać Słowo Boże. Pragnę śpiewać i chcę o Nim mówić, że tylko On jest ratunkiem. I ja musiałem pokutować. To był dzień, w którym, kiedy wyznałem swój grzech, że się wstydzę Jezusa Chrystusa, kiedy ja przed samym sobą, przed Bogiem, to świadomym, to dziś mogę nazwać, że to jest opamiętanie, że to jest pokuta. Ja wtedy nie wiedziałem, co się dzieje. Ale ja postanowiłem odwrócić się od swojego tchórzostwa.
bez względu na cenę. I faktycznie po nawróceniu było źle i niedobrze w domu. Tak, że naprawdę myślałem, że to już jest koniec. I odliczałem dni do rozwodu i do tego wszystkiego, kiedy to się skończy. Było czasami tak ciężko, że ja już marzyłem o takich słowach, weź swoje torby z tego domu i pójdź, bo myślałem, że wtedy się ten problem rozwiąże. Ale Bóg zapewnia, uwierz we mnie, a nie tylko ty będziesz zbawiony, ale twój dom. Moja żona po 3-4 latach, sam już nie wiem, tak szybko ten czas leci, dobry czas Bogiem, nawróciła się. Postanowiła pójść za Jezusem. Bóg da mi łaskę też wejrzeć w siebie, poznać siebie, stanął na jej drodze życia. Dziś jestem z córką. Nie myślałem, że tak obficie będzie moje życie wyglądało. Wiem, że Bóg ma jeszcze wiele dobrych rzeczy w moim życiu. I wiem, że wieczność moja jest z Nim. To jest coś niesamowitego. Naprawdę, jeżeli ktoś jeszcze jest na tej sali, który nie postanowi pójść za Bogiem, różnie mówimy teraz w naszych kręgach chrześcijańskich, przyjmij Jezusa, niekiedy jak tak zwana modlitwa grzesznika, dla mnie najbliższe jest pójść za Jezusem. Jak Pan Jezus mówi do swoich uczni, pójdźcie za mną, a ja was uczynię rybakami ludzi. To Jezus czyni nas zdatnymi do Jego służby. I On też czyni mnie zdatnym do służby w Jego Kościele. Dziś jestem użyteczny w swojej lokalnej społeczności. Bóg mnie tam używa. Używa mnie w sposób, niekiedy ja myślę, że to jest chyba niemożliwe, że tak można takiego człowieka użyć. Ale używa. On może z każdego z nas zrobić, że tak powiem, supermana. Nie takiego, że będziemy góry przenosić fizycznie, ale wzbudzić w nas taką wiarę, że szok. On to może uczynić. I chcę jeszcze tylko jedno powiedzieć o tym Bożym pokoju, który Bóg daje. Bo jest bez Boga, nie ma Bożego pokoju, nie ma błogości w sercu. Ale tym bardziej za każdym razem, kiedy docierają do nas nowe złe wiadomości dookoła, czy to był czas COVID-u, który nie wiem, czy jest, nie jest. Trudno wyczuć, co jest, czego nie jest na zewnątrz. Teraz przyszedł czas wojny za naszą wschodnią granicą i widać, że ten świat się po prostu wali. To jest po prostu już nie ma szans dla tego świata. Wiem, że źle i niedobrze, ale człowiek, który postanowi pójść za Bogiem, wie, że jego przyszłość jest w domu Ojca. Gdzie nie ma śmierci, gdzie nie ma łez, gdzie nie ma bólu. Jezus wykupił nam, że tak powiem, miejsce w domu Ojca. Czy uwierzymy w to? To jest decyzja każdego z nas. Ja wam mogę powiedzieć za siebie. W 2016 roku postanowiłem nie wstydzić Jezusa. Pójdź za Nim. Mamy rok 2022. Nie żałuję ani jednego dnia. Jedyne, co żałuję, że tak późno. A z drugiej strony się cieszę, że też tak szybko. Bóg ma swój czas. To nie jest mój czas. Chcę was naprawdę bardzo gorąco zachęcić. Nie odkładajcie tej decyzji ani o minutę, ani o sekundę, bo każda sekunda odłożona jest sekundą straconą. Życie bez Boga jest bez sensu. Choć może się wydawać, że to jest sens, ale go nie ma. Bo po co to wszystko? Z Bogiem jest najlepiej. Niech Jemu będzie chwała. Niech Bogu będzie chwała. Amen.